Witam Państwa w magazynie Ligi Mistrzów. Przed nami mecz, na który ostrze sobie zęby cały świat, czyli Arsenal kontra Barcelona z Wojtkiem Wszczęsnym w bramce, a w studiu dziennikarz Gazety Wyborczej Rafał Stec. Powiedz, jak Ci się wydaje, nikomu jeszcze nie udało się, Barcelonę można powstrzymać, prawda, ale grając, Futbol przeciwny do tego, jak gra Barcelona. Czyli będąc bardzo świadomym, że się jest słabszym, Ta. że się modlimy, żeby przetrwać. A czy można Barcelonę pokonać grając jak Barcelona, czyli tak jak chce prawdopodobnie jak zamierza to zrobić Arsen Wenger. Raz mu się nie udało, właściwie dwa razy nawet. Nie, nie, nie wiem, czy można w czystej teorii pewnie może by ktoś zdołał wywieźć na, nie wiem, na stronie Zonal Marking, że, że się da, ale po prostu tego nikt nie zrobił. Poza tym jednym przypadkiem. Interu Mediolan w zeszłym sezonie, który już po przyjeździe na camp, Nou też zastosował to samo co wszyscy i też nie jesteśmy w stanie do końca zanalizować tam tego dwóch meczu, tak jakbyśmy chcieli, dlatego że na tym drugim, na przebiegu tego drugiego meczu jednak zaważyła ta czerwona kartka, to że ten Inter po prostu musiał zostać stłamszony przez Barcelonę, jeśli się już gra na tym stadionie w dziesiątkę, no to no to musisz być stłamszony. Yy, ja, wiem, ja ja nie wiem, czy Arsenal jest w stanie. Nie, nie, nie wydaje mi się. Znaczy wydaje mi się, że jeśli Arsenal odsunie tą obronę, tak jak zazwyczaj te silne drużyny robią od swojej bramki, no to musi się nadziać na jakieś takie pchnięcie przeszywające Messiego, czy Vii, czy można tam wymienić właściwie każdego piłka, że drugiej linii Barcelony, a zarazem zdaję sobie sprawę, że oni są w sytuacji kompletnie bez wyjścia, dlatego że, że inaczej po prostu nie umieją grać. No dla mnie zdecydowanie wśród tych drużyn, w czołówce też Premier League, Arsenal to jest drużyna od lat o największej dysproporcji pomiędzy jakością gry w ofensywie i jakością gry w defensywie. Oni po prostu nie umieją bronić. Zresztą zauważ też, że Węgry wcale nie ma takiego wyczucia do kupowania obrońców i wcale też nie, nie uciekają, jeśli uciekają jacyś piłkarze z Arsenalu, to nie są to wybitni obrońcy, którzy gdzieś robią później kariery. Tak, to prawda. Ale zwłaszcza ten sezon jest taki: no, e, skilacz i kościelny, to mam, mam wrażenie, taka para najmniej e, dających komfort e, bramkarzowi. Y, obrońcy. Ale powiedz, czy właśnie ten atak y, y, nie, może, nie może przesądzić, zwłaszcza, że problemy w defensywie ma też Barcelona, no bo nie zagra mm, Pujol. Gabriel Milito, no to jest y, o, o dwie klasy będzie grał. W środku, w środku obrony pewnie. Ale ten jest już naprawdę on się zrobił znakomity. Znaczy on właściwie nawet wtedy, kiedy nie, u, nie uchodził za bardzo dobrego, to trochę był moim zdaniem oceniany niesprawiedliwie. Pewnie dlatego, że się go porównywało na boku obrony do tego tam szalającego po drugiej stronie daniego Alvesa. Do niego nie można żadnego obronić na świecie poza Majkonem oczywiście porównywać. To jest ostatnio bardzo pewny yy, piłkarz i, i, i ja nie... nie nie sądzę, żeby, żeby ta, ta nieobecność Pujola miała być, miała jakaś decydująco wpływa, wpłynąć na Barcelonę, dlatego, że ona jednak, niezależnie od tego, jak bardzo cenimy indywidualności tworzące tą drużynę, ona jednak opiera się na organizmie, na całej idei swojej gry. To wszystko, on, te, te wszystkie ruchy są tam doskonale skompo, skomponowane, zaplanowane i Barcelona dlatego wygrywa i dlatego też świetnie broni, bo oczywiście o tym się najczęściej zapomina, tak. że ta Barcelona Wcale w ataku to, to nie jest gorsza niż w obronie. Że gdybyśmy, nie mam teraz statystyk wszystkich, ale yy, podejrzewam, że gdybyśmy zbadali, jak w tych ważnych meczach, jak często yy, traci, czy jak rzadko traci gole, to by się okazało, że ona też w defensywie jest w czołówce ścisłej ligi Mistrzów. O Wojtka Szczęstego jesteśmy spokojni, że nie pęknie, prawda? Patrząc na jego debiut w Premier League z, z Manchesterem United, no to wiemy, że, że, że nie przestraszy się Leo Messiego i, 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 i spółki. No tak, ale... Tylko pamiętaj, że, że jednak Manchester United w takich zwłaszcza meczach w tym sezonie często stawiał na taki futbol minimalistyczny i yy, yy, Wojtek jeszcze nie przeżył takiej kan nawet nie tyle kanonady strzałów, co takiej Ciągłej, nieustającej kotłowaniny przed sobą na polu karnym. To też będzie ciekawe, jak on na to zareaguje, mając przed sobą tych obrońców, o których mówiliśmy. Chyba że w tym meczu z, z Newcastle, w końcówce, kiedy, kiedy te cztery bramki no. e, im wtłoczą. Nie w ogóle, ja, ja nie, nie wiem, czy, czy, czy łatwo byłoby znaleźć bramkarza tak młodego który Barcelonę próbował w tak ważnym jakimś, w tak ważnym meczu powstrzymać w ostatnich latach. To jest naprawdę niesamowite. To o tym się czasami zapomina, jak się porównuje możliwości polskich bramkarzy, że jednak on wchodzi w tą wielką piłkę w nieporównywalnym momencie, dla gdzie był Kuszczak w wieku 20 lat, gdzie okay. był Fabiański w wieku 20, chociaż on tro, trochę bliżej, gdzie, gdzie byli ci wszyscy, gdzie był Jerzy Dudek nawet wieku 20 lat. Ten Wojtek pobił najpierw rekord powojenny w reprezentacji Polski, tam naj, najmłodziej debiutował. No i teraz no, zostaje w takim naprawdę szczenięcym, nie szczenięcym, to nie, niemowlęcym wieku dla bramkarza. Tu Manchester, tu walka o mistrzostwo Anglii, tu najlepsza drużyna świata. nie tylko świata, a nawet przez wielu już typowana na najlepszą drużynę wszechczasów. No to większych wyzwań dla bramkarza nie sposób sobie wyobrazić, a on je podejmuje w wieku, no, właściwie bez doświadczenia między, nawet nie tyle seniorskiego no bo ile on tych meczów tak naprawdę to nie jest nawet pół sezonu to są takie na razie drobne pierwsze wprawki